W 1979 roku, mając 16 lat, pojechałem na stare lotnisko w Gnieźnie, gdzie mszę odprawiał podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny papież Jan Paweł II. Było nas milion, może dwa, a po powrocie do domu w telewizji polskiej wyglądało, jak byłoby tam kilka starszych pań i kilkanaście zakonnic. Dzisiaj mamy to samo. Właśnie wziąłem udział w największej manifestacji w politycznej historii Warszawy i Polski. A w telewizji polskiej pokazują, że była nas garstka. Telewizja polska znowu kłamie. Musimy skończyć z tym kłamstwem, tak jak skończyliśmy z komunizmem. 15 października idziemy na wybory, głosujemy na demokratyczną, europejską opozycję.